Witajcie w dość niespodziewanym odcinku. Szybko chcę nagrać opening Shining Fates ETB, ponieważ otrzymałem kolejną falę produktów i okazuje się, że Baby Shiny nie mają problemu z Silveringiem, czy jak to tam nazywałem, Holobleedem. Więc szybko sobie po prostu otworzymy, powyrzucamy te wszystkie syfy, wszystko to, czego nie potrzebujemy. W tle gra muzyczka, jest fajnie. Też tam, nie wiem, internetowo coś sobie włączyłem do posłuchania. Gdzie jest karta promo? Krzywa strasznie. O, jeszcze gorsza niż te, co były na innym filmiku, co sobie zobaczycie. No i jazda. Zobaczmy. Tu nic ciekawego. Baby Shiny, dajcie mi baby. O, złoty Eternatus i Indeedy. No ja tu przyszedłem po Baby Shiny, dajcie mi Baby Shiny. Rillaboom, no nie ma Baby Shiny. To będzie śmieszne, jak nie trafimy żadnego. Będę musiał drugiego wyciągnąć. O, jest baby shiny, ale kamera jakaś taka nędzna. Kod. I teraz tak. Światło. Chyba ten telefon już umiera, wiecie, bo to telefonem nagrywam. No kurczę, jest... Jest perfekcyjny ten rotom. To by była dycha. To jest PSA dycha. Wreszcie są takie. Wreszcie są. I złoty Eternatusik jeszcze się trafił. Ciekawe, czy jeszcze coś trafimy. O, ale bida w tych paczkach. Nadal bida. 3 do końca. Toxtricity nam nic nie da. Nigdy nie dawał. I dał nam Rillabooma. No patrzcie. Kod. Okej, to całkiem przyjemny boksik. Zobaczymy, czy będzie jeszcze coś. Kufant. Słonik. Ładny jest ten kufant, wiecie? A, czy tu widać? Nie wiem, czy widzicie jakiś problem. Oprócz tego, że problem z kamerą. Ale też ładnie wycięty. Kurczę, trochę ta krawędź. Prawa do lewa. Fajny ETB swoją drogą się trafił. Na ten krótki filmik. I tu co? I tylko Luxio. Koniec. Dobra. Czyli chyba potwierdzone. Nowy dodruk Elite Trainer Boxów jest ładniejszy. Dobra. Trzymajcie się, cześć.